Witam ponownie w Horizon Zero Dawn, jesteśmy w dodatku Frozen Wilds, mamy tutaj oczywiście nowy ekwipunek, jest zimno, więc trzeba się ubrać. No i proszę Państwa, dotarliśmy do naszego pierwszego żyrafa, natomiast tutaj on podobno jest zamrożony. No i padł z tego zimna, więc zobaczymy. Najpierw musimy okiełznać tutaj tych złomiarzy, więc zrobimy sobie to zadanko, aktywujemy misję. No i zniszcz złomiarzy, tak? Czyli tych wszystkich musimy tutaj zniszczyć, no ciekawie. To są demoniczne maszyny. To już nie są takie lekkie. Pyk. Dobra, pięknie. Modification. Dobre trafienie. Pyk. Dobra, reszta walczy. Ale dymy są. Są dymy, nie? Dobra, dwie kuleczki. Agresywne, naprawdę agresywne. Trzeba przyznać. Tu jest jeszcze jakiś latający dziad. Kurde. Okej. Pyk, piękny. Ideolo. Teraz kto tu jeszcze jest? Jakiś złomiarz? Nie, tu są jastrząbłyski latające. Ajajaj, szkoda. Tu jest jeszcze jakaś czujeczka w ogóle, zobaczcie to. Pokaż główkę. Niestety. Niż złomiarzy. A to jest ten żyraf, tak? Chodź tu, czujeczko. Ależ dostała. Pięknie. Oj, fantastiko. Gdzie ty odlatujesz, panie? To nawet czujka jest mocna na tym terenie. No tutaj fajnie tą lancą się bije, ale ten mocny atak niestety troszkę trwa, więc to nie jest taki hop-siup, nie? Panie, na dół! Walczymy w zwarciu, a nie tam do góry. Wiem, że ogień jest najlepszy na nich, ale... Ale nie. Kurde, zamroziło mnie. Pięknie. Dobra. Ostatni ze złomiarzy. Powinnam przeskanować żyrafa i ocenić, jak poważne są szkody. Ale jaja. No zobaczmy. Wygląda, że złomiarze wyrwały mu 3 główne części. Jeśli je odzyskam, może uda mi się go włączyć. Dostać do tego, co ma w głowie. Ale heca. Tu jest żyraf, tam są w ogóle jego części. Prochy żyrafa. Rozrzucone po świecie. Tu jest pierwsza. Ja cię kręcę, serio? Ale to jest jedyny chyba żyraf na ten dodatek, nie? Więc rozumiem, że jest tak ogarnięty temat, fajnie. Rozumiem. To chyba jest jedyny właśnie żyraf na całą krainę banucką. Oj. No dawaj. Nie no, to są jakieś... To są jakieś rzeźniki. Ładnie. Ładnie. Ale biją się ostro, naprawdę są bardzo agresywne. Dużo szybsze. Masakra. Wygląda na nieuszkodzoną. Żyrafy są twarde. Okej, czyli teraz tak. Jeszcze stabilizator i siłownik. Zobaczmy, gdzie to jest. Tutaj jest jedno i drugie. Świetnie. Ale heca. No weźmiemy sobie ten. Ja oczywiście mogę iść jeszcze do tych kupców, tam ogarnąć sobie jakieś ekwipunki i takie rzeczy, ale na razie polecimy tak. Zajmijcie się swoimi sprawami. Ogniarz. To jest dopiero lód. Dobra, dostał cios. Pyk, pyk. Nie będę marnował amunicji na ciebie. Ty purchlaczku, ty. Robisz za purchlaka w tej grze, tak? Dobra, fajnie. Rewelka. Tu jest kolejna. Oj! Dwa hity. Teraz muszę schodzić. Jedna z części żyrafa. O, ciężka. O, niebieskierka. To rzadki i cenny surowiec. Wymieniaj je kawałki. Tak, potężną broń. Dobra, mamy niebieskierki. Podobno są mapy jeszcze tych niebieskierek. Super sprawa. Teraz muszę się dostać tu jeszcze po siłownik. Do góry, tak? No, patrzcie te! Jakiś borsuczek. Jeszcze tutaj do góry. Gdzie to mocie? Tu? Chyba w koło trzeba iść, nie ma innej opcji. Tutaj w ogóle widzę, że w tych górach to będzie bardzo dużo eksploracji takiej w górę, nie? No niestety. To są tereny banuckie. Nie ma lekko. Oj. Tu mam jeszcze taką. Nie, ależ świetnie. What the hell? Ależ strzał. Ależ strzał. Ależ dobry strzał był, naprawdę. Dobra. Rewelka, dawaj to. Fragment wciąż jest cały. Aloy, pogromca maszyn. A widzicie, nie? Ten pancerz nawet ochrania od upadku z takiej wysokości, więc naprawdę spoko. Co my mamy tu zrobić? Zainstalować? No, pasuje. Oby zadziałało. Fajne. Cóż, jest lepiej niż było. Wstawaj, żyrawku. Dobra, jeśli mam rację, muszę tylko przywrócić mu przepływ mocy. A jeśli się mylę, cóż, przynajmniej nikt nie patrzy. Nie no, troszkę patrzy, co? Chociaż z 1000 osób i miliony, które już grały. Ale fajny żyra. Spokój. Jasne, kogo ja oszukuję? Nie. Wow. Musimy wejść na niego jeszcze. Piękne. Piękne. Skocz na grzbiet. Nawet nie zauważy, że go atakuje. Kurde, nie wiem, czy zdążę. Chyba nie zdążę. Muszę przeskoczyć stąd na żyrafa. Oczywiście, że nie zdążę. Gdzie jeszcze będę miał szansę? Tu. Oj, awaria systemu. Tu mnie będą pewnie maszyny jeszcze gnębić. O pierdyk. Nie zdążę. Udało się. Dobra. Dawaj, Aloy! No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dobra. Okej. Czas się wspiąć na głowę. Let's go. Ale tutaj naprawdę on jak żółw się zachowywał, a tu nagle przyspiesza. Widzi, że jak walczę, to przyspiesza, nie? Sprytny jest Żyra. On się tak nie da. Let's go. Opanujmy ten świat. Ciekawe, czy cała kraina nam się odblokuje. Ale wątpię. Myślę, że będzie jeszcze jakiś jeden albo dwa. Jednego to widzieliśmy, nie? No, trochę. Dobra, mam czego chciałam. Tak, mamy czego chcieliśmy. I zobaczmy. Punkcik jest, mapka jest. Żyraf. Ej, na całą krainę! Ja pierdykam, na całą krainę jest. Tutaj zobaczcie, że jest nawet teren łowiecki, jest jakaś banda. Specjalny, no i tu mamy tych, nie? Ale heca. No to cóż, świetnie. Tu mamy główne, a tu jest ścieżka szamanów. I tu jest jeszcze to jezioro. Zalanie. To na razie pójdziemy tą ścieżką szamanów. Dobra, super sprawa, no to mamy całą krainę wyeksplorowaną bardzo, bardzo dobrze. Czyli teraz się widzimy już przy tej ścieżce. Zobaczmy, troszkę sobie podejdę. Jeszcze tutaj ogarnę później tego kupca, nie? Chociaż zobaczmy, może po drodze to wszystko zrobimy, nie jest daleko. Do tego kupca bym wam pokazał. Korzennego. Fajny żyraf, nie? I jednak jeśli on jest jeden na krainę, no to spoko, to jak najbardziej rozumiem, że był taki wymagający bardziej. Co wy tutaj macie, proszę państwa? Macie jakiegoś kupca? Muszę się bardziej rozejrzeć za tymi mapkami i zobaczę, jakie ma dokładnie jeszcze ekwipunki. Tu jest ognicho. Soplice. Ścieżka szamanów zaczyna się gdzieś wyżej. Dobra. Ścieżka szamanów. I tu jest kupiec korzenny. Dzień dobry państwu. Kup. I czy on ma darmówki? O, on ma też darmówki. Banucka budka dla ptaków. Co to? Ale jaja. Specjalna skrzynia modyfikacji. Ciekawie. Ubiory. A, mistrzowski ubiór cichej łowczyni. Za niebieskierki. Mistrzowski ubiór herbowy karda. Ładny. Banuk. Ej, ten jest ładny. 16 może zbiorę. Jest naprawdę ładny. Mi ten kardża ogólnie się podoba. Nora mniej. I tu mamy goniec w weraku banuków. Fajnie. I bronie są takie. Po 14. Super sprawa. Będziemy wszystko próbowali ogarnąć. Tylko, a właśnie, czy on ma te surowce specjalne? Ma. Barwniki. Figurki zwierząt, niebieskierki. Skóra kozy, kość borsuka. No dobra, panie, nie chcesz współpracować? Jakieś kości borsuka potrzebujesz? Nie dogadamy się na razie, ale spróbuję to wyfarmić i wezmę sobie później te niebieskierki, bo fajny ten ekwipunek, chociaż z drugiej strony no ta zbroja, którą mamy, jest fantastyczna, ona ma przecież dodatkowe rzeczy. Więc no, ciężko zmieniać, nie? Jak myślicie, czy ta kardża jest lepsza, czy ta? Wydaje mi się, że ta, nie? Wiem, że ta jest z dodatku, ale myślę, że tutaj było dosyć ciężko ją zdobyć. Niech zostanie. Ale fajnie, że mamy nowe rzeczy. W sumie takie odświeżenie, nie? Graliśmy już troszkę No myślę, że kilkadziesiąt godzin. Podstawkę. I teraz mamy nową grę jakby. A kto z was grał na przykład na premierę i później dodatek? Jak wtedy czuliście? Czy to jest coś nowego, czy cały czas to samo? Bo tu jest oczywiście ta edycja kompletna w obrębie jednej gry. Kurde, ale mega. Właśnie ile tu jest tego niebieskiego światła. Ale ma swój klimat, nie? Niebieskie kolory plus jestem już wysoko. Ten mróz. Ścieżka szamanów musi... Zapewne o takich znacznikach mówił Naltuk. Okej. Rytualny znacznik. A jak to się aktywuje? Wygląda na to, że każdy znacznik wskazuje kolejny. Pokazuje drogę. No to super, czyli tu jest linka. Pięknie, naprawdę pięknie tu jest. Chyba trzeba wejść głębiej w tę zimną, ponurą, lodową jaskinię. Oczywiście, Aloy. Ale super jest światło i cień teraz. Do czego służą te dzwonki? Żeby podążać za ich dźwiękiem? Jeśli jest więcej, może fokus pomoże mi je znaleźć. Tam jest dźwięk. Aha, fokus wykrywa dzwonki. W ten sposób łatwiej znajdę drogę. Spoko, nie zgubisz się, co ty? Dzwoneczki, ale pewnie też można zboczyć z kursu, nie? Pewnie by coś tu było fajnego. No ale pójdziemy drogą szamana. Atamana koszowego. Dobra. Teraz tu. Kolejny znacznik. Dobrze. Bardzo dobrze. Przejdziemy rytuał. Dobra, teraz tędy. Fokus to jest w ogóle wynalazek, nie? Szkoda, że to Apollo zostało zniszczone. Bardzo szkoda. Ciekawe, czy jeszcze odbudują może albo coś. I też z drugiej strony o czym będzie... Wracać? I też z drugiej strony o czym będzie dwójka, nie? Takie. O, dzwonki. Nie pamiętam tego rozwidlenia. What? No nie, zmieniło się jakby. To za nami wyglądało inaczej, bo było światło. Tędy. Więc... Dokąd? Jak nie tędy. Ale ja. Widzę. W górę. W górę? No ja nie widzę. Tu. To też jak przechodzimy z tej strony to się odpaliło. Ależ ciekawa ta droga. Nękacze. Lepiej uważać. Oczywiście. Dobra, nękacze. Teraz tędy. To są te niewidzialne. Niewidzialne byczki. To akurat sobie wezmę. Nie tędy droga, chociaż coś znalazłam. Spokojnie, Aloy, to akurat wiem. I do przodu. Mam nadzieję, muszę ominąć te nękacze. Jakoś. Spokojnie, przecież można zawalczyć. No, zobaczmy jakie mocne. No, nawet. Nawet mocne. Wam powiem. Nie? Rękacza to robiłem w miarę szybko. Kurde, ich jest więcej. O, ale dostał. Dostał sierpa. Echownik się przyda. Dobra, idziemy dalej. To tamta szamanka tyle tutaj łazi? Nie ma co robić? Jest gorsze od tej próby na początku w Nora. Jaskinia już za mną. Co mnie dalej czeka? Droga przez mękę. Golgota. Mięso. Nie mogło być inaczej. Ale ładnie pokazuje, ładnie pokazuje. To jest po asasyńsku. To jakby Ubisoft robił. Ciekawe jak to działa. Chyba trzeba wypełnić to wodą, a dopiero potem przejść. Wypełnić wodą? A. Dobra, tu się wypełnia. Ale jaja. No to dookoła. Wszystko nowe. Gdzie? No tam. Nie wierzę, że przez to przejść. Zatem w dół, a potem w górę? W dół, a potem w górę? Czy to ma sens, Aloy? Tamtędy dostanę się na górę. Dobra, ale wezmę sobie barwnik. Nie mam pytań. Muszę pociągnąć linę, żeby przesunąć to na miejsce. Dobra, most się wypełnia. No to ładnie. No to ładnie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Czyli tam mamy tylko chwilkę na to, nie? Udało się. Tak. Tam mamy tylko chwilkę na to. Patrzcie, platformówka się zrobiła z tego. No dobra, przede mną kolejne wodospady. Tu na to wejdę, nie wejdę. Sporo jest też jeszcze tutaj takich skrzynek z amunicją. Nie wierzę. Droga szamanów. Dobra, niech się wypełni wodą. Czy się nie wypełni? Halo! Dawaj, Aloy. Będziesz szamanem? Tak jak kolega Silence? What? No dawaj, co ty? Szybko! Przypierniczy. Burgrand nie przesadzał. Tam jest coś nowego. I chyba nie jest przyjazne. Jak to nie? Maszyny nie są przyjazne? Kto to widział? 3000 lat temu kto to widział? Dobra, chyba już jesteśmy. Mieliśmy w te góry iść. Ognisko. Dobra. Nie podoba mi się ten dźwięk. Mi się podoba, jest taki maszynowy. I tu jakby... Dobra, szybki zapis. A, znowu to jest. Najszybsza droga na drugą stronę to prosto przed siebie. Oj. Do przodu i staramy się, nie? Uuu, pan Bysior! Ale ładne są... Naprawdę są ładne cutsceny. Jaki ma zbiornik? Fajny masz brzusio. Co to mamy? Będę miała problemy z dotarciem do tej wieży i opanowaniem. Lodowy pazur? Demoniczny lodowy pazur. Nie osłabię mnie, Aloy, że tu nie wskoczysz. Ja pierdzielę, nie cierpię tego w tej grze akurat. Że ona nie potrafi wejść w takie... podstawowe rzeczy. Mogę żeby impulsy pracowały dla mnie. Dobra, ja ją przejmę, spokojnie. Niech ten Bysior sobie pójdzie. Znów mi przeładowało osłonę. No, świetnie. Let's go! Jestem... Dobra, chyba nie ma wyjścia w Wielgasie. Kurde. Będą dymy. Może jakby cię tak rozkruszyć, co? Bo zimno ci, na pewno ci zimno w tym brzuchu. O kurde. Już cieplej? Bardzo miło słyszeć. Kurde, jakie szarże robi, nie? Świetnie. Rewelka. Straszna nowa maszyna leży. Wracam do poszukiwań Urei. A to oznacza wspinaczkę. Jasne. Nie była taka straszna. Lodowy hipcio. Bardzo przyjazny. Bardzo przyjazny. Tylko ta szamanka, kurde. Ile ona łazi tu? Ona chyba ma 2 tygodnie wolnego. Tak nie można. O, ale piękne słońce. Ogólnie bardzo mi się podoba graficznie Horizon. Artystycznie. Ostatnio też graliśmy w Ghosta. I no nawet na podobnym poziomie te gry, nie? Artystycznie. Chociaż Ghost ma taki inny sznyt, ale... No naprawdę piękny art design tych gier. To trzeba przyznać. Musi być kaplica, o której mówił Naltuk. No to trzeba wziąć trochę niebieskierek. Błyszczy się. Już wiem, czemu jest tyle warte. Dwie mamy w sakwie. Czyli jak wejdziemy na szczyt, mam sobie wziąć. No to wziąłem. Ja już mam tyle ekwipunku, że... Urea minęła świątynię i poszła w górę. Lepiej pójdę tymi schodami. Czyli to jest dopiero to pierwsze wejście? Ja pierdykam, ludzie. To jest dramat. Z 3 tygodnie wzięło. Pradawne drzwi. Może Urea jest w środku. Ach, to są te drzwiczki, pamiętamy. Było tego sporo. Fabule ostatnio, nie? A tu widać, że ten dodatek. Takie malunki. 10 marca 2046. Siedzę tu już 16 godzin, instalując aktualizację i próbując podkręcić wydajność głównego procesora. Projekt Zapora będzie wymagał tęgiego umysłu. Mam nadzieję, że mój starczy. Anita jest ze mną cały czas. Dużo zrobiliśmy, ale gdy przechodzi obok i czuję zapach jej włosów... Ojej... Powinienem iść spać. Tak jest. Panie, to już trzeba było ocalić świat, nic innego. Tu są jakieś drzwi. Zamknięte. Może fokus pomoże. Oczywiście, że pomoże. Zasilanko. Zasilanko idzie dalej, tak? Tu chyba nie przejdę na razie, chociaż... Co nie przejdę? Ja nie przejdę? Aloy? Z klanu Kruka? Dyrektor Blewins czepia się nas jak pijany płotu. Nawet kichnąć nie można, bo od razu dostaje szału. Te węzły na podłodze muszą być połączone z drzwiami. No, coś się dzieje. Tylko co ja mam zrobić z tymi światełkami? What the hell? Czekajcie, to coś do czytania. Znowu te drzwi. To coś po środku to węzeł źródłowy. Włączcie go. Tak, wiem, trudne. Następnie musicie obrócić pozostałe węzły, aby strumień danych zawierających wasze uprawnienia dotarł z powrotem do źródła. Strumień danych zawierających uprawnienia doszedł z powrotem do źródła. Zobaczmy. Tu jest czerwone. Teraz tak, czyli tu jest wiązka. To się obraca i zmienia przepływ światła. A tu ewentualnie to mogę ruszyć, czy nie? Nie. Dobra, czyli tu mamy wiązkę, fajnie. Będzie z tego. Tu będzie z tego. Pięknie. Dobra, zobaczmy, czy te drzwi się otwierają. O. O. Coś tam słyszałem niedobrego. No to może. To może tylko drzwi. Dyrektor ochrony Blewins. Ponownie wysyłam pilne zapotrzebowanie. Radzę tym razem przeczytać. Nie chcecie, cwaniaki, bym ściągnął ludzi z SLC. To wszystko okej. Możemy iść. Ale długie zadanko, nie? Będziemy mieli godzinny odcinek pewnie. Albo dwugodzinny, albo 3. Albo 4. Już to wie. Dawaj, Aloy. Użyli pradawni. Nasza cywilizacja upadła. Bo komuś się zachciało maszyn. Obronnych. Obronnych maszyn. Już nawet im się nie chciało czekać na katastrofę, tylko maszyny zjadły. Czuć świeże powietrze. Yeah. O. Czyli takim bunkrem. I znowu na zewnątrz. Może dostanę się z powrotem przez tamtą budowlę. Ja cię kręcę, nie wierzę. Muszę dostać się do tych schodów. Chyba najdłuższe przejście takie eksploracyjne mi się wydaje. No ale dawaj, dawaj. Ognicho rozpal, bo zimno. To chyba koniec wspinaczki. Yeah. Ura, musi być blisko. Dawaj. To jest dopiero kryjówka. Ja pierdykam, jak wysoko. Fuh. A, tu jest ten wir. Ona musi gdzieś tu być. Koniec fazy. Zapisy Frozen Wilds. Tu jest ten główny projektu. Szamanko! Szamanko! Nikogo tu nie ma. Jest. Proszę cię, jak już prosiłam wielokrotnie. Przemów do mnie. Co jeszcze mogłabym zrobić? Żadna modlitwa do ciebie nie dotrze? Nic nie zerwie twych więzów? Oj. Nie pomogę, jeśli nie przemówisz! Proszę choćby o szept. Poprowadź mnie. Kto? Nie. Jak? Co tu robisz? Droga była zamknięta przez panią. Ja... użyłam jednego z tych. Mogę ci pokazać. Tak, pokaż. Proszę. Aloy jest wybranką. Oby nie było jak z Anakinem. Te są większe. Ale założę się, że chodzi o to samo. O kurde, serio? Światło do źródła. Okej, gdzie się zaczyna? Tu. Dobra, pójdziemy tu. Tu. Teraz tak, w górę. Z powrotem. Czyli po kolei, nie? Po kolei będziemy szli, teraz muszę iść dalej. Czyli w tą. Pyk, pięknie. Pyk. Spróbujemy z powrotem. Żeby wszystkie były uruchomione, nie? Pyk, teraz mam tu. Dobra, idziemy dalej. Okej. Tu jest dobrze. Super, i teraz przekieruję tu i powinno być okej. Yeah. Odzyskano kanał pomocniczy. Obejście udane. Blokady ominięte. Jest tu ktoś? Urea. Urea potrzebuje... Niedozwolone połączenie. No nie, demon! Zadanie. Nie. Nie będę posłuszna. Urea, demon posłuszna. Urea, proszę. Połączenie przed wami. Przywróciłaś głos pani. No to jest Gaja? Słyszałaś? To był głos pani wołającej do mnie z Ryczącej Góry. Udało jej się na chwilę zrzucić więzy demona. A to dzięki tobie. Kim jesteś? I czego chcesz? Jestem Aloy. Naltuk mnie wysłał. Mówił, że trzeba ci pomóc. I nie pomylił się. Jesteś objawieniem. Teraz wiem na pewno, że nasza pani przetrwa. Może razem zdołamy ją oswobodzić. Nie tak szybko. Przyszłam tu po odpowiedzi i jeszcze żadnej nie dostałam. Sądzę, że to ty jesteś odpowiedzią. Ale oczywiście powiem ci wszystko. Silence? Burgrand uważa, że wiesz coś na temat niejakiego Silence'a. Że spotkałaś go kiedyś na konklawę. Gdy pada to imię, za nim idą tajemnice. Albo przepadają, jak chyba teraz. Czemu chcesz to wiedzieć? On robił straszne rzeczy. Ale okazał się pomocny, gdy go potrzebowałam. Wiem o nim dużo mniej, niż bym chciała. Rozumiem, że jego pomoc jest bardzo przydatna, ale... będzie mieć swoją cenę. Niestety wiąże mnie przysięga milczenia złożona konklawę w tej sprawie. Rozumiem, ale próbujemy sobie pomóc nawzajem, tak? Tak, ale musiałabym złamać przysięgę, a tego nie mogę uczynić. Pani! Wygląda na to, że dobrze znasz ten głos, tę panią. Uratowała mi życie. Tutaj, lata temu podczas wojny Skardża. Rozproszyli mój werak. Odcięli mnie. Samą. Zwabiłam ich na szaronisko, chcąc ich zgubić we mgle, ale nie wyszło, więc... schowałam się w jaskini. Wtedy ją usłyszałam. To był głos. Zagubionej jak ja. Odciętej od niebieskiego światła. Prosiła o pomoc. Wybrała mnie. Ale nie mogłam nic zrobić. Nie Skardża na ogonie. Więc ona zaczęła. Zatrzasnęła wrota u podnóża góry, te, które musiałaś otworzyć. Zamknięte w sposób podobny jak te tutaj. Zatrzymało to Skardża. Bezpieczna, mogłam robić, o co prosiła. Czego ta pani od ciebie chciała? Mówiła, że była ranna, niekompletna. Potrzebowała kości, podobnych do tych, które są w maszynach. Były tu, w tej sali. Miałam je zanieść na Ryczącą Górę. Tak zrobiłam, a potem ją wyleczyłam. To złączyło nasze dusze. Powiedziałaś, że złączyłaś duszę z panią. Tak. W Ryczącej Górze jest sala taka jak ta, tylko większa i z ołtarzem. Wiele razy z nią tam rozmawiałam. Co ci powiedziała? Rzekła, że jest zagubiona i potrzebuje pomocy. Zadawała pytania o nasze tereny, plemię i słuchała. Cierpliwie, mądrze. Zdradziłam jej rzeczy, stare tajemnice o mojej rodzinie, marzeniach, obawach. Była zawsze cierpliwa. Nie oceniała. Byłyśmy nierozłączne. Ureo, jak sądzisz, czym jest pani? No tak. Nie jesteś banukiem i nie znasz jeszcze naszych pieśni. Nie znasz niebieskiego światła, walczącego o byt w naszych sercach i ożywiającego maszyny. To istota życia, a w najczystszej postaci harmonia. Gdy rośnie gniew maszyn, światło znika z tego świata, a karmione nim duchy zostają samotne. Tym właśnie jest. Duszą odciętą od swej treści. Samotną, zapomnianą. Muszę jej pomóc. My musimy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale chciałabym. To mi wystarczy. No to nie jest Gaja? A demon? Co właściwie o nim wiesz? Mówiłam z panią wiele razy. Najpierw tutaj, potem wewnątrz góry. Ostatnio powiedziała, że atakuje ją coś, czego oczy śmiertelnych nie zdołają zobaczyć. Coś złego. Nazwała to demonem i rzekła, że potrzebuje jej mocy do własnych celów. Potem błagała o pomoc, żeby jakoś ją zniszczyć, jeśli to będzie konieczne, żeby jej nie wykorzystał. To było 5 lat temu. Potem jej nie słyszałam. Aż do dziś. Czemu nie poszłaś do pani, gdy prosiła o pomoc? Poszłam do Arataka, w nadziei, że ją ochroni. Ale wojna skardza szalała dalej i zanim do niego dotarłam, napadły mnie pustułki szalonego króla słońce i zaprowadziły do południka. Nie miałam jak wrócić do Ryczącej Góry jeszcze długo po wyzwoleniu, aż do zeszłej odwilży. Okej. Więc wróciłaś na Ryczącą Górę. To ta wyprawa poszła nie tak. Widziałam pogrzeb. Tak. Kiedy w końcu zawarliśmy pokój z Kardża, Aratak i ja zebraliśmy werak przednich łowców, by zgładzić demona. Ale nie było już starego wejścia do góry. Zastąpiła je brama nie do sforsowania. I wiele maszyn. Zmiażdżyły nas. Aratak ogłosił odwrót, lecz najlepsi łowcy już padli. Porzuciliśmy ich w śniegu w panicznej ucieczce. Potem nie mogliśmy się zgodzić, co robić dalej. Więc przyszłam tu, wbrew nadziei, licząc, że usłyszę głos pani. Udało się dzięki tobie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Słyszymy 2 głosy. Jeden zwierz panią, który jest uwięziony przez ten zwany demonem. Czymkolwiek jest ten demon, jest związany z maszynami i ich zwiększoną agresją. Chcę wiedzieć jak. Zarówno pani, jak i demon są na górze. Ryczącej. To chodźmy zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie możemy. Rycząca Góra jest groźna bardziej niż sądzisz. Demon o to zadbał. Poza tym Aratak nas nie puści. To wódz decyduje o tym, kto może iść. A jego nie uda ci się przekonać. Potrzebujecie nowego wodza. Ha! To na pewno przysporzy nam przyjaciół. Mówisz, że siłowczyni. I to pewnie nie byle jaka. To niewykluczone. Nawet dla obcej. Aratak nie mógłby odrzucić wyzwania, gdybyś się zasłużyła dla weraku. Czekaj, a... ja? Wyzwać Arataka? Nie chcę być żadnym wodzem, a na pewno nie jakichś banuków, którzy mnie nie chcą. Ale ty chcesz wejść na Ryczącą Górę, prawda? A? Słyszałaś panią. Przecież ona cierpi. Demon ją dręczy. Pragnie się uwolnić. I może, gdy ją uwolnimy z więzów, udzieli ci odpowiedzi, których poszukujesz. Nie wierzę, że na to przystaje. Dobra. Co muszę zrobić? Dowiedź werakowi, że jesteś warta ich uwagi. Idź na tereny łowieckie. Zabij bandytów łupiących kraj. Albo porozmawiaj z Sekuli. Pomóż jej, a przyciągniesz ich uwagę. Zrób ile zdołasz. Jak tylko nadejdzie czas rzucenia włóczni pod nogi Arataka, będę tam i cię poprę. Tymczasem zostanę tu i odpowiem na wszelkie twoje pytania. O, i jeszcze jedno. W skrzyni o tam leży broń, taka jak moja. Weź ją. Może ci się przydać. Ale jaja. No brzmi to jak Gaja i Hades, nie? Dobra. Burzomiotem. Ekwipunek. Umiejętności mamy już kolejne. O kurczę. Wezmę sobie ten. Ekwipunek, skrzynia. Banucki burzomiot. Burzobełty. Okej, niebieskier... O, niebieskierki dostałem. O, super wiedzieć, no to cóż. Dla Weraku i teraz zobaczmy, mamy w ekwipunku jakąś broń nową. Ja wiem, czy to ciekawe, możemy sprawdzić, nie? Aktywujemy sobie ewentualnie na przykład tu. No ale to jest takie niebieskie. I wygląda w ten sposób. O kurczę. Dobra, sprawdzę jak działa. Pakuj. Poraź maszyny podatne, okej. Coś takiego. No dobra, zrobimy sobie. Ale w tym momencie to będzie tyle. To będzie tyle, trzeba się wykazać i później zobaczymy co dalej. Natomiast fabułka wygląda interesująco, wszystko nowe. Dajcie znać jak wam się podoba. Koniecznie łapkujcie, subskrybujcie. I kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Werak. Do następnego. Hej, hej, hej.